Od wczoraj służby przeczesują gruzowisko, które zostało po domu, w którym w niedzielę rano doszło do wybuchu gazu. Przyczynę zdarzenia bada m.in. biegły z zakresu pożarnictwa i prokuratura. Policjanci z Cieszyna z techniki kryminalistycznej są wspierani przez policjantów Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach, zespołu do spraw katastrof. Wykorzystywany jest tutaj specjalistyczny sprzęt, który w technologii 3D zobrazuje całe to miejsce zdarzenia. Jeżeli chodzi o kwestie oględzin, które są w chwili obecnej prowadzone, wykonywane one są sektorowo, czyli częściowo, krok po kroku, z uwagi na charakter i rozmiar tego zdarzenia. Na razie nie wiadomo, co mogło być przyczyną wybuchu. Wiadomo już, że do domu kiedyś prowadziły rury z gazem, ale mieszkańcy już z niego nie korzystali. Według nieoficjalnych informacji w odnalezieniu jednej z poszkodowanych w wybuchu osób pomógł pies rodziny. W pierwszej fazie działań strażacy przez okno zauważyli przygniecioną kobietę w jednym z tych mieszkań. Wynieśli ją przez to okno. Była ona pod wpływem zdarzenia, natomiast była przytomna. Miała uraz głowy, została od razu przekazana przybyłemu na miejsce zespołowi ratownictwa medycznego. No i dalsze działania polegały na przegrupowaniu sił, na zadysponowaniu sprzętu ciężkiego na miejsce zdarzenia, przeszukiwaniu terenu też przy pomocy grupy poszukiwawczo-ratowniczej, grupy z Jastrzębia Zdroju wraz z psami. Osoby poszkodowane w wybuchu noc spędziły u swoich rodzin. Mimo to już wczoraj burmistrz Ustronia zapewniał, że jeśli będzie potrzebna pomoc, miasto ją zapewni. Mamy dwa mieszkania już przygotowane i w razie, jeśli te osoby poszkodowane będą chciały skorzystać z tych mieszkań, mogą być udostępnione w dniu dzisiejszym. W dniu jutrzejszym jeszcze jedno większe 60-metrowe mieszkanie również będzie udostępnione. Przypomnijmy, do wybuchu gazu w Ustroniu doszło w niedzielę przed południem. Zginęło dwóch mężczyzn w wieku 60 i 65 lat.